Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejny zamawiany temat. Temat brzmi: jak ewangelizować? Ja niestety nie jestem ekspertem od tego, jak ewangelizować. Jestem zwykłym wierzącym, nie jestem żadnym ewangelistą czy żadnym kaznodzieją, tylko zwykłym robotnikiem, który zarabia na swoje utrzymanie pracą własnych rąk i własnymi wysiłkami na utrzymanie rodziny. I tutaj jedynie mogę jako prosty wierzący moje wyobrażenia przedstawić. Być może będę gdzieś te moje proste wyobrażenia miał zbyt prostackie, natomiast kierować się chcę tylko i wyłącznie tym, co Słowo Boże mnie uczy, i nie będę kierował się żadnymi tam ustaleniami ludzkich organizacji czy ludzkich sposobów przekazywania Ewangelii. Być może to jest pomyłka z mojej strony. Nie chcę podważać działań takich wielkich, możnych organizacji, bo to nie jest moim celem tego odcinka. Jeżeli ktoś dla Pana pracuje, to Pan jest jego rozliczającym i Panu pada lub Panu stoi taki człowiek. I pierwsza rzecz, którą ja uważam za kluczową przy ewangelizacji, to jest: mów i nie milcz. Mów i nie milcz. Nie ma czegoś takiego jak milcząca ewangelizacja. Ewangelizacja milcząca co najwyżej może być w cudzysłowiu, kiedy masz naklejkę na samochodzie. I mamy z łaski Bożej kilka znanych nam przykładów, kiedy osoby nawróciły się przez naklejki. Ostatnio mieliśmy imprezę w zborze, że jedna siostra, która skończyła ponad 85 lat, o ile nie pomyliłem liczby lat, bo wszystkie liczby powyżej 80 są dla mnie już szokująco wysokie, więc może to ta siostra miała więcej lub mniej niż 85, ale w okolicy tego. I ona nawrócona była około 25 lat temu na samochodzie jednego brata ze zboru, który już jest u Pana. Miał on napisane: kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I to pytanie spowodowało, że ta siostra, wtedy jeszcze poganka, nawróciła się i ochrzciła w prośnie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I dzięki temu mieliśmy okazję widzieć jej 25-letni wzrost w wierze. I teraz bez Pana Jezusa nie potrafi nawet kroku zrobić, jak to ona mówi. A zaczęło się od, w cudzysłowie, głupiej naklejki. Więc mów i nie milcz. A jeśli nie możesz mówić, to chociaż napisz tak, żeby to zobaczyli. A przecież to się nie wyklucza. Możesz i napisać, i powiedzieć. Naklejki na zderzak można mieć. Jak na samochodzie miałem taką naklejkę: kierowca z Bożej łaski z tyłu. Na takim trójkącie ostrzegawczym. Albo jesteś bliżej wieczności niż mojego zderzaka. Na ramce od rejestracyjnej tablicy. Jest to takie małe, a dużo kierowców ma zwyczaj jeździć na tak zwanym zderzaku. Kiedyś mnie to strasznie martwiło. Teraz martwi mnie dalej, bo nie lubię mieć gości w tylnym bagażniku, ale nie troszczę się tym zbytnio, bo wiem, że taki człowiek, jak jedzie za blisko zderzaka przy prędkości na przykład na autostradzie 140 i widzi taki napis: jesteś bliżej wieczności niż mojego zderzaka. No może, moim zdaniem, go to zastanowić w połączeniu z moim napisem na szybie: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Z tyłu mam też napisane łaską. Jeszcze mam cytat z Rzymian na tylnej szybie. Nie pamiętam teraz, jaki, musiałbym wyjść i zobaczyć. Ale generalnie trzy takie hasła mam na samochodzie.
wyraźnie widoczne. I mam takie naklejki na zbycie. Jeżeli ktoś chciałby, to może do mnie napisać te kilka sztuk, które mam. No u mnie czekają na nowe auto. Ja średnio auto zmieniam co jakiś czas. Nie jestem dobrym kierowcą. Jestem kierowcą z Bożej łaski i ostatnio miałem dachowanie 2 lata temu. Całą rodziną łaska Boża mnie zachowała. Bóg czuwał nad nami, mimo że auto przekoziołkowało, jeszcze uderzyło, gdy byliśmy do góry nogami wszyscy, cała rodzina, wszyscy, nikomu z łaski Bożej nic się nie stało. No i to jest po prostu wtedy okazja, żeby przykleić nowe naklejki, gdy jest nowa zmiana. Na razie przez te 2 lata nie zmieniałem samochodu. Mam nadzieję, że nie będą mi potrzebne w najbliższym czasie. Więc mogę te, które mam, oddać. Wystarczy, że dasz znać, to jedną mogę ci wysłać. Kilka ich mam, ale chciałbym, żeby jak największej grupie osób one posłużyły. Więc SMS lub e-mail lub inny sposób i chętnie się tym podzielę. Jest bardzo ważna zasada, moim zdaniem należy doprowadzać do reakcji słuchacza. Nawet jeśli to będzie dla ciebie ryzykowne lub obraźliwe. Obraźliwe było dla Pawła, gdy powiedział mu jeden z ewangelizowanych: szalejesz, Pawle. Inaczej mówiąc, jesteś szurnięty, jesteś wariat. Albo gdy Szczepana ukamienowano w wyniku składanego świadectwa. Czyli jeżeli chcą cię po prostu pobić albo zabić, jak Pawła, ukamienować. I tutaj chodzi o to, żeby Słowo Boże użyte w czasie ewangelizacji wywołało silny efekt, nie efekciarstwo. Mówić prawdę należy. I na przykład 17 rozdział Dziejów Apostolskich, gdy Paweł mówi do Ateńczyków. Co on tam mówi? Widzę, że jesteście oddani czczeniu demonów. No, nie są to miłe słowa. Czczenie demonów? Co Pawle masz na myśli? Ale widać, że poskutkowało, zszokowało i wywołało efekt, czyli doprowadziło do reakcji. Sam kiedyś miałem taką sytuację, że nie znając kultury muzułmańskiej, we Wrocławiu rozdawałem kalendarze w tekach, to są takie politechniki, akademiki, dosyć wysoko, na jednym z tych teków było dosyć dużo muzułmańskiej młodzieży. Oglądali takie ciekawe filmy, jak się przeprowadza różnego rodzaju działania bojowe. Nie wiem, wyglądało dla mnie to jak film szkoleniowy wojskowy, ale być może była to jakaś zwykła strzelanka, jaką i polscy studenci oglądają. I co tutaj było ciekawego? Ja im świadczyłem o Jezusie i nie wiedząc, co tych ludzi obraża, powiedziałem parę słów, które w nieświadomości były dla nich takimi mocno naruszającymi to, co oni myślą o Panu Jezusie. Bo powiedziałem, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. I otoczyło mnie tych kilkunastu młodych ludzi i tam takie na końcach korytarzy są okna i zaczęli mnie spychać, żebym przez to okno, takie na wysokość, czy ono było chyba na wysokości pasa, czy aż było do podłogi wysokie, żebym przez to okno wyleciał. I już wiedziałem, że za chwilę będę w domu, że Pan Jezus mnie już przyjmie, ale to jednak nie był ten czas, bo nagle
Dwie windy pełne imprezowiczów wlały się na korytarz. Byłoby zbyt wielu świadków. Wszyscy nasi przyjaciele, muzułmanie, schowali się do swoich pokoi, jakby wyparowali. Więc mów prawdę. Nawet jeżeli ta prawda tego słuchacza mocno poruszy. Być może będzie to okazja do tego, że będziesz miał przyspieszony bilet do nieba. Nie martw się tym. Jeśli jesteś zbawionym chrześcijaninem, to nie martw się tym. Jeśli masz rodzinę na utrzymaniu, to przecież któż jest lepszym ojcem sierot niż Bóg? Ty nie jesteś lepszym ojcem dla twoich dzieci. Jeżeli Pan Jezus cię powoła w trakcie głoszenia Ewangelii, no to po prostu ciesz się tym. To jest radość. Nie ma powodu do zmartwienia. Nie jesteś lepszym mężem dla swojej żony, niż później opiekunem będzie Pan Jezus. Więc tym się nie przejmuj. Kolejna rzecz. Wszystkie możliwe kanały, których obsługę rozumiesz. Ja czasami obsługuję kanały, których nie rozumiem. Nie rozumiem Facebooka, YouTube to jest dla mnie pole minowe, ale gazetę rozumiesz? Możesz za niewielkie pieniądze wynająć powierzchnię reklamową. Moja rada jest taka, zawsze bierz pierwszą stronę, a nie cmentarz ogłoszeniowy. My zawsze, jak reklamujemy ewangelizację, to na pierwszej stronie jest komunikat o tym, że ewangelizacja jest tu i tu, taki temat w lokalnej prasie. Akurat u nas jest to trzy tytuły, nasze strony ostrzeszowskie, tygodnik powiatowy i czas ostrzeszowski. W zasadzie tę ostatnią gazetę powinienem wymienić jako pierwszą, bo z nią najdłużej współpracujemy. I te wszystkie gazety goszczą nas w innych regionach. Też staramy się znaleźć gazetę, w której można ogłoszenie umieścić, poinformować ludzi. Kolejna rzecz, druk ulotek. Czyli na przykład jak robimy ewangelizację, zamawiamy kilka tysięcy ulotek, 5 tysięcy ulotek w drukarni. Kosztuje to około 200 zł z wysyłką do domu. Taka ulotka czterostronicowa z komunikatem, jaka jest ewangelizacja. No a potem trzeba pochodzić po osiedlach i do każdej skrzynki powrzucać. Czasami, jeżeli masz zaufanego dystrybutora, z tym jest ciężko, bo czasami ci dystrybutorzy nie wrzucają do skrzynek ulotek. Miałem kilka razy taki przypadek smutny, że zapłaciłem za usługę i ona nie została wykonana, więc osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby jednak wykonać tą usługę siłami wierzących. I jeśli naprawdę już się nie da, jeśli już się widzi, że ma się 2,5 tysiąca nierozdanych ulotek, no to trzeba pomyśleć, co z tym zrobić. Oczywiście rozdawanie na ulicach, pójść można w ludne miejsce. Dziennie 100 sztuk się rozda, jeśli miesiąc jest do ewangelizacji. Taka ulotka powinna zawierać pełne poselstwo do zbawienia, a przy okazji zaproszenie na ewangelizację. A takie jest moje wyobrażenie. Dalej, głoś darmo, nic nigdy nie chciej. Ze Słowa Bożego uczymy się, że apostołowie nie chcieli nic za swoje głoszenie. Apostoł Paweł pracował własnymi rękami, dokładał, można powiedzieć, do tego interesu. I to jest taka sztywna zasada, której nie należy przekraczać. Nigdy nie wolno brać pieniędzy, nigdy nie wolno brać pieniędzy, zwłaszcza od niewierzących, zwłaszcza od wrogów Ewangelii, zwłaszcza od ludzi, co do których stanu moralnego nie masz pewności. Dlatego, że dla grzesznika, który jest niepojednany z Bogiem, przywilej dania pieniędzy na służbę Bożą jest usprawiedliwieniem
jego grzechów i on potem w pysze oddala się od nawrócenia. Kiedyś, jak miałem mniej doświadczenia w tym zakresie, to kiedyś mi taki fałszywy nauczyciel wcisnął się na studium biblijne, czyli też to jest jedna z metod ewangelizacji, że robisz studium biblijne w akademiku, znajdujesz chętnego studenta, który cię gości i potem na przykład co tydzień analizujecie Pismo Święte, na przykład z Efezjan, z Galacjan, z Filipian lub innych łatwych, pełnoewangelizacyjnych treści listów. I właśnie mieliśmy tego typu grupkę i właśnie taki na ulicy spotkany się na tą ewangelizacyjną grupkę studium biblijnego wcisnął wśród studentów. Był to bardzo miły, starszy pan, że już pracował, to miał pieniądze. Nie pamiętam, 200 zł mi jakoś tam wcisnął na ewangelizację. Nie znałem go dokładnie. To, co mówił do tej pory, było naprawdę super. A ponieważ ja go spotkałem dzięki temu, że znałem jego adres korespondencyjny, no to miałem jakiś kontakt do jego domu. Potem wyszło na jaw, że jest to człowiek zwolennik po prostu poglądów, które obrażają Pana Jezusa, i musiałem te pieniądze mu oddać. Człowiek ten nie chciał. Bardzo było widać, że zależy mu, żeby te pieniądze u mnie zostały. To poszedłem na pocztę, wysłałem te pieniądze na jego adres domowy. Okazało się, że facet nie odebrał, wróciło to, tylko poniosłem koszty. Więc tym razem, jako nadawcę i jako odbiorcę, podałem jego adres domowy. To spowodowało, że nie mógł nie odebrać, bo i nadawcą, i odbiorcą był on sam. Też jeżeli na przykład masz tego typu rzeczy, to są naprawdę nieistotne kwoty, dlatego że jest to też sprawdzian, czy Pan Jezus chce, żebyś daną rzecz robił. I tu jest taka sztywna zasada. Pan posyła, Pan zaopatruje. Pan posyła, Pan zaopatruje. Jeśli nie masz pieniędzy, to znaczy, że to jest sygnał, że masz tego nie robić. W ogóle chorą rzeczą jest zaciąganie kredytu na służbę Bożą. To się w ogóle nie mieści w ramach tego, czego ja uczę się w Piśmie Świętym. Czyli jeżeli nie masz pieniędzy na to, żeby ewangelizowanemu postawić pizzę, jeśli jest głodny, bo też często się spotykać można na dyskusję w McDonaldzie, czy no, KFC, czy tego typu rzeczy, miejscach jak pizzeria, i niech to nie odbywa się o suchym pysku. Postaw Pepsi, postaw tą pizzę ze swoich na ten czas. Zamiast, czy tam w restauracji, kup czekoladę słuchaczowi i sobie dobrą czekoladę. To jest tańsze niż wynajem sali. Jeśli wynajmujesz salę na mieście, sala kosztuje 200, 300 zł, 150 zł, zależy na ile ją wynajmiesz. Zazwyczaj stawki godzinowe są w okolicach od 100 do no, nawet do 500 zł, ale wtedy jest to naprawdę takie kosztowne miejsce. A przecież wystarczy sala, do której możesz zaprosić na zaproszeniach i zapłacić za tą salę za 2 godziny, żeby przeprowadzić rozmowę. Też jest metoda, której ja osobiście nie stosuję, ale brałem udział u innych braci, którzy to stosowali. Stanie na ulicy i głoszenie. Czyli stoi brat i tutaj dlaczego nie stosuję? Bo ta metoda moim zdaniem lepiej wychodzi, jeśli ma się 5, 6 uczestników ze swojego otoczenia, ze swojego zboru. Dlatego, że jeden mówi,
drugi stoi, trzeci, czwarty, no może pięciu to przesadziłem, ale ze trzech, żeby było, żeby oprócz mówiącego był ktoś, kto obok rozdaje ulotki ze dwie osoby. I to powinny być osoby, które są w stanie odpowiadać na pytania przechodzących, żeby ten mówiący nie musiał przerywać mowy. Wtedy wystarczy, tak jak widziałem, 5-10 minut każde przemówienie i potem przejście w nowe miejsce. Być może kiedyś Bóg pobłogosławi, że takie coś będę mógł zastosować. Uważam to za bardzo, bardzo efektywną metodę. Ona jest tania, jest skuteczna, zwraca uwagę, czyli bez wzmacniaczy głosu, bo wtedy być może naruszamy jakiś mir domowy lub czyjeś wyobrażenie. Natomiast naturalny głos, przynajmniej nie słyszałem do tej pory, żeby naturalny głos naruszał czyjekolwiek tutaj prawa. Oczywiście nie naruszamy czyjejś prywatnej przestrzeni. Jeżeli jest to na przykład prywatny dom handlowy i ochroniarz podejdzie grzecznie i powie: no tu proszę nie rozdawać traktatów, tu proszę nie stać i nie krzyczeć, to grzecznie przesuwamy się z tego miejsca i idziemy tam, gdzie możemy. Przestrzeń publiczna jest wolna, nikt nie ma prawa cię z wolnej przestrzeni przegonić, bo jest to wtedy naruszenie konstytucji. I to masz gwarantowane w polskiej konstytucji, przynajmniej na obecny czas. A rozdawanie traktatów jest dyskretne. Jak rozdawałem traktaty w wielu miejscach, nie tylko w Polsce, ale też w Stanach, w Kanadzie, wielu brało ode mnie, czy w Londynie, wielu brało ode mnie ludzi w miejscach publicznych, ale też w miejscach takich, gdzie nie było to dozwolone. Osoby nawet miały religijny zakaz, jak muzułmanki czy kobiety z takich religii typu właśnie, gdzie nie mogą brać obcej literatury. To i tak brały osoby. Ostrożnie z rozdawaniem traktatów dzieciom, gdy jest to sytuacja taka, że dziecko ma generalnie zakaz brania od rodziców, to trzeba to uszanować. Jest to odpowiedzialność rodzica, że blokuje dostęp do Ewangelii, to on będzie przed Bogiem musiał zdać sprawę. Nie łamiemy żadnych zasad, jeżeli nas gdzieś wyrzucają, bo weszliśmy drzwiami. A chcemy wejść do środka, to wejdźmy oknem. Jeśli wyrzucają nas oknem, wejdźmy kominem. Ale jeżeli jest to zakratowane z każdej strony, trudno, idziemy dalej gdzie indziej. Czyli nie niszczymy mienia, nie przyklejamy czegoś czymś, czego nie da się zdrapać, bo jest jeszcze właśnie przyklejanie plakatów. Tutaj, w mieście, gdzie ja mieszkam, nie ma wolności przyklejania plakatów. Trzeba zapłacić 2, 3, 5 złotych i wtedy właściciel słupów ogłoszeniowych rozkleja dostarczone mu plakaty. Też z tego korzystamy. Plakaty zamawiam na Allegro w drukarni wielkoformatowej. Przychodzi taki plakat wielkości A2 albo A1, już ładnie przycięty. Trzeba tylko zwrócić uwagę przy zamówieniu, żeby był wodoodporny, żeby deszcz, śnieg nie zniszczył tego plakatu. I za umieszczenie na słupie ogłoszeniowym płaci się 5 zł na przykład i wtedy właściciel słupa ogłoszeniowego rozkleja sam to. I potem trzeba tylko przypilnować, czy rozkleił, przejechać się rowerem i sprawdzić. I wisi. Więc jest wiele sposobów, które właśnie streszczają się w tym, żeby było mów i nie milcz. Naklejki na samochodzie też spotkałem taki zarzut. Jesteś kiepskim kierowcą i jak ty masz prawo mieć naklejkę na samochodzie? No właśnie.
Czy to jest właściwie postawiona kwestia? Nie, niewłaściwie. Zbawieni jesteśmy z łaski i jeżeli ja nawet jestem złym kierowcą, to Słowo Boże Cię, Ty, który widzisz naklejkę, obowiązuje, bo to nie jest moje słowo, tylko słowo Boga, a Bóg nigdzie niczego nie naruszył. A to, że ja jestem złym kierowcą, to jest moja odpowiedzialność przed Bogiem i Ty nie wiesz, czy ja jadę źle, bo jestem pijany, czy jadę źle, bo się śpieszę, bo mam rodzącą żonę w samochodzie i dzwoniłem już po pomoc i policja powiedziała, jedź pan szybko na złamanie karku, bylebyś pan dotarł jak najszybciej. My za chwilę do pana dołączymy i będziemy pana pilotować. Ty tego nie wiesz, oceniaczu. Więc to cię nie zwalnia z odpowiedzialności. Słowa na tylnej szybie, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc przepisy mówią wyraźnie, w razie wyższej konieczności przepisy drogowe mogą być naruszone przez kierowcę. I Ty nie wiesz, czy ten obserwowany przez Ciebie, osądzany przez Ciebie jako grzesznik, czy on przypadkiem nie jedzie w związku z wyższą koniecznością. Najczęściej nie. Najczęściej masz do czynienia z paskudnym draniem, który łamie przepisy, jest niegrzeczny. Ale to cię nie zwalnia. Więc jak ewangelizować? Zobaczmy kilkanaście miejsc dziejów apostolskich. Pierwsze miejsce to jest Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 37 wiersz. I tutaj będziemy mieli dosyć dużo czytania, bo tych miejsc w Dziejach Apostolskich, jak ewangelizować, jest sporo i są dosyć jasne, więc zachęcam do wzięcia Biblii i sprawdzania, czy tak się rzeczy mają, jak Słowo Boże, które ja będę czytał i komentował, czy gdzieś nie popełniłem błędu. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli widzimy wyraźnie, że Piotr i apostołowie usłyszeli, co mamy czynić, mężowie bracia? Odpowiedź, upamiętajcie się i niech każdy da się z was ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Widać, że wyraźnie jest powiedziane, że jest konieczna zmiana myślenia o sobie i o Bogu. Zmiana myślenia o Bogu, czyli nie możesz mieć złych wyobrażeń o Bogu. Bóg jest święty. Zmiana wyobrażenia o tobie. Ty nie jesteś święty. To do tej pory myślisz, że jesteś święty. No więc informacja ewangeliczna brzmi, nie jesteś święty, a Bóg jest święty, więc jeśli się nie upamiętasz, nie masz przystępu do Boga. Tak jak Łotr na krzyżu wisząc, zrozumiał, że Jezus jest święty i że On nie jest święty jako Łotr na krzyżu. Choć wcześniej całe życie myślał o sobie, że jest z nim wszystko ok. I jeszcze chwilę wcześniej przecież obrażał Pana Jezusa, bo jest napisane, że obaj złoczyńcy urągali Panu Jezusowi. No, kto urąga? Ktoś, kto uważa, że sam jest w porządku, a ten, któremu się urąga, że nie jest w porządku. I po chwili widzimy, że jeden z tych łotrów pomyślał o sobie, nie, ten, co tam wisi po środku, jest święty, a ja nie jestem święty. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. A wtedy Pan Jezus powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Więc jednoznacznie, upamiętanie, czyli musieli przyjąć do swojego serca, że potrzebują Bożego miłosierdzia, bo oni nie są święci, a Bóg jest święty. Jeżeli tak dalej będzie, to pójdą na wieczne potępienie, gdyż nie są święci.
I dalej Piotr kontynuuje: obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Czyli widzimy, że to obejmuje szeroką grupę, również pogan z Polski. Więc nie jest to tylko dla Żydów, jest to dla wszystkich, powiedział to Piotr. I co ciekawe, Piotr dopiero później dostał znak, że jest to dla wszystkich. Czyli najpierw powiedział teoretycznie, pod natchnieniem Ducha Świętego, że obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła, choć pewnie miał w głowie coś w rodzaju takich klatek wszystkich, no ale chyba nie pogan. A później dopiero tą klatkę Bóg mu zniszczył w 10 rozdziale, gdy się pojawiły zwierzęta nieczyste w chuście, które usłyszał od Boga: zabijaj je i jedz. No więc był to jednoznaczny sygnał, że poganie są czyści. Wielu też innymi słowy, czyli znowu widzimy słowy, słowami, wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Czyli generalnie cały świat tkwi w złem. Cały świat, są to ludzie przeznaczeni na zagładę, bo Bóg przeznaczył każdego grzesznika na zagładę. Każda dusza, która grzeszy, umrze. Na wieki zapłatą za grzech jest wieczna śmierć w jeziorze ognia i siarki. Żołdem grzechu jest śmierć w piekle, czyli śmierć idąca na zawsze, wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki. Więc ratuj się spośród tego klubu. Wszyscy idą na zagładę, ty nie idź. Ty przyjdź do Pana Jezusa, wyrwij się z tego całego systemu ludzi idących na zagładę. I przełącz się, przejdź do klubu ludzi idących do nieba. I to jest właśnie wezwanie, czyli znajdź se innych kumpli. Ci, których teraz masz, to są kumple, którzy cię prowadzą na niedobrą drogę. Czyli ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Czyli widzimy, że w wyniku prostego mówienia 3000 ludzi się nawróciło. Jest to w jeden dzień. 3000. I widzimy, że ochrzczonych zostało, czyli chrzest był wykonywany dosyć łatwo na wyznanie. To jest też ciekawa rzecz, dlatego Szymon Czarnoksiężnik mógł się prześliznąć, bo on wystarczyło, że powiedział, że uwierzył. Potem widzimy dalej, że Szymon Czarnoksiężnik w ogóle nie miał cząstki ani udziału w tym, bo tak jest powiedziane. Więc on generalnie był odpowiedzialny za swoje wyznanie, okłamał, że jest to pewne zbawienie. On tylko uwierzył, że no widzi, że uwierzył, że to działa tak, że się dzieją znaki i cuda, że ten, kto przedtem był złodziejem, teraz nie kradnie. Dzisiaj ktoś może zobaczy i uwierzy, ale się sam nie pojedna z Bogiem. To jeżeli taka osoba twierdzi, że jest gotowa na chrzest, to w zasadzie nie ma narzędzi, żeby taką osobę powstrzymywać, jeśli się uprze. Więc tutaj to, że ktoś jest ochrzczony, nie znaczy, że jest bratem w Chrystusie. To znaczy, że jest ochrzczony. Tak? Że on o sobie twierdzi, że jest po stronie Jezusa i że dał tego wyraz przez to, że dał się zanurzyć w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli w imię Jezusa Chrystusa. Też jest taka tutaj w Dziejach Apostolskich skrócona wersja przekazana. Oczywiście chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak jest Mateusza 28 rozdział wyraźnie powiedziane. Chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oczywiście jeżeli jadę samochodem z
czterema kołami, to znaczy, że jadę samochodem również z jednym kołem. Mam cztery, ale wspominam o pierwszym z tych czterech. Tak samo przy chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest powiedziane, że chrzcili w imię Jezusa. To była generalnie rozróżniająca od poprzednich form chrzcielnych forma. Nowością było to, że tam pojawił się Pan Jezus Chrystus, dlatego to jest w Dziejach Apostolskich podkreślone, że chodzi o ten chrześcijański chrzest. Nie ma tutaj żadnych magicznych zakamarków. Jest to zawsze chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nazywany czasami chrztem w imię Jezusa. I dalej widzimy, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie i w łamaniu chleba i w modlitwach. Czyli efektem takiego głoszenia Ewangelii jest to, że człowiek, który przedtem był wrogiem Bożym, zaczyna się przyklejać do innych wierzących, czyli trwa we wspólnocie. Jeżeli on się trzyma z dala, to tak jak mamy w Dziejach Apostolskich powiedziane, że z postronnych nikt się do nich nie przyłączał, bo ludzie mieli ich w wysokim poważaniu. Po prostu, jeżeli kogoś nie ciągnie na zgromadzenia chrześcijan, to jest to wskazówka, że Ewangelia jeszcze w nim nie wykonała swojej pracy. Bo to, że ktoś nie chce być z innymi świętymi, oznacza jednoznacznie, że on jeszcze nie został poddany Ewangelii. On jeszcze się tej Ewangelii przeciwstawia. Też widzimy, że trwali w nauce apostolskiej, czyli nie trwali w jakiejś nauce, studium ludzkiej nauki, tylko nauka apostolska, czyli ta, która dotyczy Boga według Nowego Testamentu, czyli to, co Słowo Boże wyraźnie uczy. Też widzimy tutaj, że trwali w łamaniu chleba, czyli każdy pierwszy dzień tygodnia mieli łamanie chleba, tak jak opisuje to Nowy Testament. Na samym początku wręcz łamanie chleba odbywało się częściej, nawet codziennie. Natomiast później widzimy w opisie jeszcze Nowego Testamentu, że to się już odbywało raz w tygodniu, w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę. To jest kolejny element. I w modlitwach, czyli zgromadzali się, aby się wspólnie modlić do Boga. Czyli jeden z braci, dwóch z braci, trzech z braci po kolei, tak jak opisuje pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, modliło się, a reszta mówiła amen. Ale to było jednomyślne zgromadzenie, czyli ci bracia byli ustami zboru, gdy modlili się do Boga, a gdy przedstawiali naukę apostolską, to byli ustami Boga do zgromadzenia. Czyli na takich zgromadzeniach brali od razu udział zewangelizowani. Drugie miejsce to jest miejsce 2,4. A właśnie, jeszcze tutaj jest taki ciekawy element. 2,47. Bardzo ciekawy. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tak, Pan pomnaża, więc ewangelizacja jest konieczna. Ewangelizacja jest niezbędna, dlatego że ewangelizacja powoduje, że wyrywasz ludzi z ognia. To nie jest tak, jak mówią niektóre kulty, że jest ograniczone odkupienie, że na przykład tylko 144 tysiące jest przeznaczonych do nieba i my teraz mamy w tym stogu potępionych odnaleźć te 144 tysiące i ani inny jeden z nich, który nie jest w tych 144 tysiącach, nie będzie zbawiony, a te 144 tysiące też nie mamy co się denerwować. Słyszałem takiego cwaniaczka, który tak mówił, że nie musisz się stresować Ewangelią, bo jeżeli ktoś jest wybrany przed założeniem świata, że będzie w niebie, to nawet jak się nie nawróci, to on i tak
jest w tych 144 tysiącach, to on trafi tam. Nieprawda. Pan przymnaża. Pan przymnaża. Pan przymnaża i wyrwanie z ognia, jak mówi zresztą Słowo Boże, wyrywając ich z ognia. To pokazuje, że jeśli ktoś przecież jest wybrany według takiego nauczania przed założeniem świata, jest przeznaczony do nieba i nieważne, czy po prostu będzie cokolwiek się działo, czy nie, on i tak do tego nieba trafi, no to przecież on nie jest na drodze do płomieni, prawda? To czemu Słowo Boże mówi o wyrywaniu z płomieni? Bo on jest przeznaczony do piekła, ale ty mu głosisz Ewangelię i on w tym momencie nie jest już przeznaczony do piekła, tylko do nieba. Tak właśnie uczy Słowo Boże. I tak samo tutaj. I wtedy Pan przymnaża liczbę tych, którzy mają być zbawieni. Więc jeżeli nie będzie głoszone Słowo Boże, mniej ludzi znajdzie się w niebie. A jeżeli będzie głoszona Ewangelia, więcej ludzi znajdzie się w niebie. Dokładnie. Wtedy Pan przymnoży liczbę tych, którzy mają być zbawieni. To jest jednoznaczne w Słowie Bożym. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś wcześniejszy wskazujący wybór do piekła i że to jest fantazja wymyślona przez jakichś szalonych ludzi. Owszem, o wielkich autorytetach, ale faryzeusze też mieli wielki autorytet wśród ludu. Saduceusze mieli wielki autorytet wśród ludu. Herodianie mieli wielki autorytet wśród ludu. Wielu zwodzicieli miało wielki autorytet wśród ludu. I to nie usprawiedliwia ciebie, że ty wykręcasz Słowo Boże, bo to ty jesteś odpowiedzialny, jeśli to robisz. Słowo Boże mówi, że Pan przymnaża. Jeżeli jest ludziom głoszona Ewangelia, to tych zbawionych będzie więcej. Jeżeli nie głosisz Ewangelii, jesteś winien ich krwi. Paweł mówi, nie jestem winien niczyjej krwi, bo zwiastowałem każdemu Słowo Boże. Więc całkowicie diabeł próbuje postawić na głowie te rzeczy i mówi, nie ma znaczenia ewangelizacja. My tylko szukamy takich ludzi, którzy są wybrani przed założeniem świata, a ci się nawrócą. Nawet jeżeli będziesz niedbale do tego podchodził, oni się i tak nawrócą, bo są wybrani przed założeniem świata. A jeżeli nie są wybrani przed założeniem świata, to choćbyś, nie wiem, jak ich przymuszał, aby weszli, i tak nie wejdą. Nieprawda. Mamy wywołać reakcję, mamy wywołać działanie. Jeśli trzeba, to niech nas obrażą, niech powiedzą, szalejesz Grzegorzu, wielka uczoność, albo brak uczoności doprowadza cię do szaleństwa. Nieraz to słyszałem. Jesteś wariat, Grzesiek. No, świr. To roboty byś się wziął. Ty leniu jeden. Ja akurat pracuję na trzech etatach obecnie. I leniem jestem. Jak jeszcze oprócz tych trzech etatów pójdę na ulicę rozdać traktaty. Wziąłbyś się do uczciwej pracy. No, tak mówią. Fajne, co nie? Bardzo ciekawe. Więc Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 12 werset. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie? Jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich.
Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody, aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków. I mamy: i stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, aha, tutaj jest odniesienie, wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. A w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Czyli widzimy, jest tutaj z jednej strony dokładnie powiedziane o pokucie, o nawróceniu z grzechów, czyli zrozumienie, ja nie jestem święty, Bóg jest święty. I żeby pojednać się z Bogiem, muszę znaleźć pośrednika, Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy. Na krzyżu Golgoty zostały włożone na Niego w 3 godzinach ciemności wszystkie grzechy, moje grzechy też. A potem widzimy odpowiedź Bożą. Bóg świętość Jezusa przypisuje temu pokutującemu grzesznikowi, a twoją grzeszność wcześniej włożył na Jezusa. Dzięki temu chrześcijanin usprawiedliwiony to jest ten, który w oczach Bożych nigdy nie zgrzeszył. Świętym życiem żył i wtedy jest możliwe, że święty Grzegorz jest przyjęty przez świętego Boga. Tak, Biblia mnie nazywa świętym Grzegorzem. Nie dlatego, że ja zasłużyłem sobie na ten tytuł, bo na ten tytuł zasłużył dla mnie Pan Jezus. I to samo może być z tobą. Świętym możesz być w oczach Bożych. A co to ma do rzeczy, że dla innych nie jesteś święty? Ważne, że jesteś święty dla Boga i że Bóg chce cię mieć w niebie. I tutaj widzimy wyraźnie, że przypisał tym Żydom morderstwo. Nie bój się przypisywać ludziom ich zła, które oni są winni. Każdy z nas jest winny zamordowania Syna Bożego. Każdy z nas jest winny zamordowania Jezusa. Jeśli człowiekowi powiesz, że ty zamordowałeś Jezusa, to nie skłamiesz. Na jego rękach jest krew Pana Jezusa Chrystusa. To jest fakt. I nie bój się tego powiedzieć. Dlatego, że jeżeli byłby ten jeden człowiek na planecie Ziemia, to i tak Pan Jezus Chrystus przyszedłby i umarłby za jego grzechy i on by go zamordował własnoręcznie. A że tak nie było, bo tych ludzi trochę jest, to ten człowiek posłużył się Rzymianami, którzy w imieniu tego człowieka zamordowali Pana Jezusa. To, że ten człowiek sobie umywa ręce jak Piłat, to nie jest żadne rozstrzygnięcie. Ten człowiek, tak jak ja, tak jak ty, jest winien śmierci Pana Jezusa. I tutaj każdy z nas jest tym, który zamordował dawcę życia. Więc jeżeli głosisz Ewangelię, zwróć uwagę na to, że z twojej winy, słuchaczu, Pan Jezus zginął. Jesteś winien. Ale też masz tego Pana Jezusa słuchać. Tutaj jest powiedziane, że proroka jak ja spośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg i jego słuchać będziecie. A kto nie będzie go słuchał, wytępion z ludu będzie. Jeśli ktoś nie chce słuchać Pana Jezusa, to będzie wytępiony z ludu. Inaczej mówiąc, trafi do jeziora ognia. Kto nie słucha Jezusa, idzie do piekła. To jest prosta sprawa. To jest oczywista oczywistość, że jest niezbędna konieczność słuchania Pana Jezusa Chrystusa. Jest to kluczowa sprawa, bo Pan Jezus Chrystus jest Panem. Pańska ziemia jest i to, co jest na niej, świat
i ci, którzy na nim mieszkają. I to w ogóle nie podlega dyskusji. To nie jest tak, że ty masz Jezusa uznać jako Pana, żeby być zbawionym. Nie. Jezus jest Panem niezależnie od tego, czy ty go uznasz, czy nie. To nie jest żaden warunek zbawienia. Ty masz uznać Jezusa jako Pana, właśnie już podstawowa rzecz. A to nie daje ci żadnego zbawienia. Wielu będzie mówić: Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie przemawialiśmy? Panie, Panie, czy w Twoim imieniu tego, siamtego nie robiliśmy? A Pan Jezus im powie: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. To jest w innym miejscu, ale idźcie, nie znałem was nigdy. Dlaczego tak? No bo uznanie za Pana nic nie daje. Dopiero pokuta, dopiero zrozumienie, że ja jestem grzesznik, a Bóg jest święty, otwiera drogę do zrozumienia. Boże, ratuj! Twój Jezus jest mi potrzebny, żeby wziął moje grzechy. I ta ofiara jest doskonała i wiem, że wystarczyła, żeby z takiego grzesznika zrobić człowieka pojednanego z Tobą. To jest podstawa, a nie jakieś tam bajeczki o tym, że jest jakiś Lordship Salvation, że trzeba uznać Jezusa za Pana. To nie ma najmniejszego po prostu działania zbawczego, bo Ty masz za jako Pana Jezusa, Pana jako Pana, bezwzględnie od tego, czy Ty go uznajesz, czy nie. Po prostu grzeszysz, jeśli nie uznajesz Jezusa za Pana. I to nie ma żadnego znaczenia. Że Ty sobie powiesz w sercu, że nie chcę, aby ten panował nade mną. To jest po prostu grzech. To jest bunt. Ty nie masz tutaj żadnej korzyści z tego, że Jezusa uznajesz za Pana, bo to po prostu jest destrukcyjne dla Ciebie, jeśli Ty go za Pana nie uznajesz. I teraz Dzieje Apostolskie 4. Najpierw mamy werset 2. I widzimy tutaj, że saduceusze byli oburzeni, że uczniowie Jezusa nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Czyli widać, że oni zwiastowali nowe życie w Panu Jezusie Chrystusie. Człowiek jest starym stworzeniem. Człowiek jest potępiony. Człowiek jest w grupie tych, którzy idą do piekła. I my, ewangelizując, mamy powiedzieć: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Uwierz, a dostaniesz nowe życie. Musisz się na nowo narodzić. Musisz się na nowo narodzić. Musisz mieć zmartwychwstanie w Jezusie, musisz mieć nowe życie w Jezusie. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 10-12. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście. Znowu oskarżenie. Wy ukrzyżowaliście Jezusa, którego Bóg zbudził z martwych. Podkreślenie faktu, że Pan Jezus z martwych wstał. Nie wstydźmy się tego, bo to jest potwierdzenie, że ta ofiara została przyjęta przez Boga. I Rzymian 10:9 mówi: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Jest znowu kluczowa rzecz o zmartwychwstaniu. Uwierzyć w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych. Jeśli tego nie będzie w tym, co mówisz, to być może ktoś nie uwierzy, że Bóg zbudził go z martwych, że Jezus Chrystus został z martwych wzbudzony, że Jezus z martwych wstał. I tutaj dalej widzimy, którego Bóg zbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. I o Panu Jezusie jest powiedziane: on to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest wyłączność w Panu Jezusie. Tylko Pan Jezus Chrystus jest w stanie zbawić. Nie ma
innego imienia danego ludziom pod niebem, tylko imię Pana Jezusa Chrystusa, przez które możemy być zbawieni. Tylko Jezus umarł za Ciebie na krzyżu, tylko Jezus umarł za grzechy słuchacza Twojego. Więc jeśli ewangelizujesz, zwracasz uwagę na preeminencję Pana Jezusa Chrystusa. On we wszystkim pierwszy jest. On jest jedyny w swoim rodzaju. On jest we wszystkim kochany. I teraz Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 20 werset. Idźcie, a wystąpiwszy głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. To powiedział anioł pański, wyprowadzając z więzienia uczniów. Czyli idźcie, a wystąpiwszy głoście ludowi. Znowu, głoszenie ma się odbywać tak, żeby było słyszane, że nie może być to gdzieś za kamarkach, ma być widoczne, ma być zrozumiane. Słowa, które darzą życiem, są słowami, które darzą życie wtedy, kiedy są zrozumiałe dla słuchacza. I 25 wiersz. Tu chyba jest jakaś pomyłka, więc pominę ten fragment. Teraz Dzieje Apostolskie 29. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych zbudził Jezusa, znowu jest powiedziane o zbudzeniu Pana Jezusa, którego wy zgładziliście, czyli przypisanie słuchaczom winy za zgładzenie Pana Jezusa, zawiesiwszy na drzewie, tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Jest wyraźnie powiedziane, że Duch Święty jest dany tym, którzy są posłuszni Jezusowi. Więc wyraźnie jest powiedziane, że należy też wspominać ewidentnie o tym, że jest tutaj upamiętanie i odpuszczenie grzechów. Zawsze w tym przesłaniu. Zawsze w tym przesłaniu jest o tym, że Jezus został zgładzony na krzyżu Golgoty. I jest to kluczowa sprawa, żeby o tym pamiętać. Dzieje 5:42. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Więc zarówno przychodzili do świątyni izraelskiej, czyli można by powiedzieć, że to był agresywny prozelityzm, używając słownictwa dzisiejszych kościelnych różnych przeciwników Ewangelii. Ty jesteś prozelita, ty przychodzisz tutaj i mieszasz, przecież to są nasi parafianie, a ty im mieszasz w głowie. To są parafianie, którzy należą do naszej parafii, a ty, zły człowieku, głosisz im Ewangelię. Ty, paskudo. I tam tak samo było, że byli różni funkcjonariusze religijni, którzy nie byli zadowoleni z tego, że uczniowie głoszą Ewangelię. Byli też pogańscy producenci świątynek, którzy też nie byli zadowoleni, że poganie przestają czcić bałwany. Więc tutaj wyraźnie trafisz na opór takich ludzi, którzy mają biznes w religii i oni nie będą szczęśliwi. Będą nieszczęśliwi, że ty się pojawiłeś z Ewangelią. I tutaj po domach. To jest bardzo ciekawe, żeby te grupy domowe, jeżeli jest taka możliwość, jeśli ktoś cię zaprasza, żebyś u niego w domu studiował Słowo Boże, to odwiedzaj domy. Zresztą spora część zborów jest w domach. My mamy na przykład w domach prywatnych zgromadzenia do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Nie są to kościoły jakieś takie formalne, choć niektóre zbory faktycznie kupiły sobie odrębny budynek. Jest to ich autonomiczna decyzja, natomiast spora część zborów zgromadza się w domach prywatnych. I to i w Polsce, jak byłem u wierzących w Stanach, to też w domach. Czasami jest to wynajęta świetlica, ale generalnie odbywa się to
również po domach. To po domach też da się rozumieć tak, jak my ewangelizujemy, że ja chodzę po prostu od drzwi do drzwi, pukam albo na dzwonek naciskam i czekam, aż mi otworzą. I dzień dobry, mam dla Państwa kalendarz Dobry Zasiew na Nowy Rok. Jest to kalendarz z dobrą nowiną o Panu Jezusie Chrystusie, proszę. I daję w prezencie taki kalendarz. I taka osoba jest obdarowana przez ten kalendarz. Czasami z tego wywiąże się rozmowa. Też jest możliwe, żebyś z traktatem tak chodził i dzwonił od drzwi do drzwi i pukał od drzwi do drzwi. Miałem wiele tego typu dobrych rozmów, które zakończyły się tym, że osoba została zapoznana z Ewangelią. I to jest okazja. Od drzwi do drzwi jest to podstawowy, najłatwiejszy sposób dotarcia do ludzi. Choć wymagający Twojego czasu, pracochłonności, zniszczenia swoich nóg dla Pana Jezusa i zmarnowania wielu, wielu, wielu godzin. Jeśli słuchasz Judasza, to on powie, na cóż ta strata, taki olejek za 300 denarów wylać, zamiast sprzedać i rozdać ubogim. No właśnie, to jest błędne, bo my mamy swoje życie i zdrowie zmarnować i zużyć na dobre sprawy, a nie na grzech. Jeżeli nie przeznaczysz swojego krótkiego 70-80-letniego zazwyczaj życia, czasem krótszego 20-letniego, czasami 15-letniego, czasem 45-letniego, czasem 46-letniego, czasem innej długości życia dla Boga, jeśli nie przeznaczysz go, to przeznaczysz go dla diabła. Więc masz, nie ma neutralnego gruntu. Albo będziesz się spalał dla Boga, albo będziesz się spalał dla diabła. I tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że mamy tych wysiłków nie szczędzić. Kolejny rozdział, 7. 7 rozdział, 51 wiersz. Tutaj mamy przykład tego, co już mówiłem, że mamy wywołać reakcję. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi, pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. A więc dalej widzimy. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Więc jednoznacznie widzimy, że dopóki słuchali, Szczepan mówił. Dopiero jak zatkali swoje uszy, to zaczął się modlić do Boga. Tak, że było go słychać. Skądś wiemy, że modlił się w ten sposób. Czyli byli również ci, którzy słuchali. Być może młodzieniec zwany Saulem, który w tym był, przekazał to Łukaszowi, który spisywał Dzieje Apostolskie. Więc ktoś jednak słuchał, ale generalnie widać, że aż do wywołania reakcji Szczepan mówił, nie bał się, składał świadectwo. Nie bój się reakcji. Twoim celem przy ewangelizacji jest wywołać
reakcję. A to, że to będzie reakcja nie zawsze dla ciebie przyjemna, to jest koszt, który masz ponieść. I ciesz się, jeżeli jest tak, że ta reakcja jest wywołana. Nie obrażaj nikogo specjalnie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać świadectwo o prawdzie, tak jak tutaj Szczepan dał świadectwo o prawdzie. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 12 i 13 wiersz. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Czyli widzimy wyraźnie, że tutaj jest powiedziane, że zwiastował dobrą nowinę o Królestwie i o imieniu Jezusa Chrystusa i wywoływał reakcję w postaci chrztu, że ludzie się dawali ochrzcić. I dalej, 8 rozdział, 32 do 40 wiersza, widzimy słynny fragment, pierwsze zwiastowanie, które dokładnie opisuje ewangelizację pogan, czyli takich jak my, którzy nie są Żydami, którzy byli daleko od Boga, dalecy przymierzą, bo chrześcijanie nie mają przymierza z Bogiem. My nie jesteśmy pod starym przymierzem, my nie jesteśmy pod nowym przymierzem. Stare i nowe przymierze dotyczy tylko i wyłącznie Izraela, 12 pokoleń Izraela i Judy, i chrześcijanie są poza przymierzami. I tutaj po raz pierwszy mamy dokładniej to opisane. Tutaj wcześniejszy fragment Filip też głosił w Samarii, to tak i miks żydowsko-pogański. Natomiast jeśli chodzi o tego właśnie, który tutaj jest przedstawiony jako eunuch, który przyjechał z kraju absolutnie pogańskiego, to jest to pierwsza próbka, jak zwiastować Ewangelię poganinowi. Czyli komuś nie z Żydów. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie samym czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Czyli widzimy wyraźnie, że ten poganin zapoznał się z tym, że Słowo Boże Starego Testamentu mówi o Panu Jezusie, że jak owca na rzeź był prowadzony, został zamordowany za grzechy. I wtedy Filip zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, czyli zawsze centrum jest Jezus. Nie jakieś tam przykazania, nie jakieś tam stroje, nie jakieś tam sprzeczności, nie jakieś tam kontrowersyjne rzeczy typu, która partia ma wygrać, nie jakieś tam rzeczy dotyczące płaskości ziemi lub
kulistości ziemi, czy szczepionki, czy nieszczepionki, nie jakieś tam innego typu rzeczy, jakieś spiski i tak dalej. Nie, to nie jest żadna ewangelizacja wtedy. Ewangelizacja zawsze dotyczy przedstawienia osoby Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś łączy Ewangelię z jakimś syfem tego świata, bo tak to trzeba określić, to w tym momencie sprzeniewierza się ewangelizacji. Mamy do czynienia niemal na pewno z osobą nieodrodzoną, która sama idzie do piekła. Jeżeli łączy Ewangelię z prawami zwierząt, albo łączy Ewangelię z kotami, psami, albo ze szczepionkami, albo z aborcją, nawet z innymi rzeczami, to nie ma nic wspólnego z ewangelizacją. Jeśli ktoś opowiada swoje sny, swoje imaginacje, to niech opowiada swoje sny i imaginacje. A jeśli ktoś ma Słowo Boże do opowiedzenia, to niech mówi Słowo Boże. Cóż plewie do ziarna? Tak mówi Słowo Boże. Cóż plewie do ziarna? Nie wolno mieszać tych rzeczy. Chrześcijanin jest przedstawicielem nieba, jest ambasadorem nieba i tylko i wyłącznie jako ambasador obcego i wrogiego temu światu mocarstwa jest tu na ziemi. Jesteśmy tuż przed wojną. Jesteśmy jak ambasador kraju, na przykład mocarstwa, które za chwilę wywoła wojnę, które będzie w stanie otwartego konfliktu zbrojnego. I naszym celem jest zbudować tutaj na ziemi jeszcze przed inwazją siatki piątej kolumny. Tak, potem będziemy porwani w niebo razem z tą piątą kolumną, zabrani do nieba. A w międzyczasie będą tutaj już różnego rodzaju pozostałości po nas. Być może, które posłużą do nawrócenia ludzi w czasie wielkiego ucisku, bo nasze rzeczy różne zostaną, naklejka na aucie nie zniknie. I generalnie ogłoszenia w prasie, jeśli w czasie wielkiego ucisku nie będą niszczone tego typu rzeczy, albo będą niszczone opieszale, kogoś mogą obudzić, książki zostaną. Internet, o tutaj jest to dyskusyjne, bo to jest jedno kliknięcie i nic w internecie nie zostanie. Natomiast wszystkie materialne rzeczy będzie trudniej usunąć, więc staraj się pozostawić po sobie jak najwięcej. Jeśli rozdasz do 100 tysięcy domów ulotkę papierową o Ewangelii, to w czasie pochwycenia te ulotki po tobie zostaną i będą świadkiem. Natomiast wszystkie strony internetowe, czy ten mój kanał na YouTube, w momencie pochwycenia, gdy rząd światowy będzie chciał zlikwidować ślady chrześcijaństwa, to jednym kliknięciem usunie te wszystkie moje nagrania, twoje wpisy. To nie ma żadnego śladu. A znaleźć karteczkę, o, to jest ciężko. Wybić szybę z naklejką, to już nie jest łatwo. Zostawić takie ślady, które będą mówić w czasie, gdy nas już nie będzie. A dopóki jesteśmy, tylko mówić o Jezusie, o Jego ofierze na krzyżu. Żadne inne elementy nie są niezbędne i zakłócają przekaz Ewangelii. Żaden z apostołów się nie zajmował aborcją. Zauważcie, w Cesarstwie Rzymskim aborcja była dozwolona. Prawa zwierząt nie były przestrzegane. Antyszczepionkowcy też by pewnie mówili, że byli zmuszani by do jakichś różnych procedur, choć tutaj akurat prawa dotyczące szczepionek były wolne, więc ten temat zostawmy. Ale generalnie mamy obyczajówkę całkowicie leżącą. Tak? I co? I nie widzimy apostoła Pawła czy apostoła Piotra, żeby ze sztandarem dotyczącym zakazu aborcji chodził. Zakażcie aborcję. Oczywiście aborcja to jest morderstwo, ale nie jest to treść Ewangelii.
nie zajmujemy się tym. Ewangelia to jest Ewangelia, a twoje wyobrażenia na temat prawa ludzkiego, państwa, które nie jest twoim państwem, co cię to obchodzi? Twoja ojczyzna, jeśli jesteś wierzącym chrześcijaninem, jest w niebie. Skąd też Zbawiciela masz oczekiwać? Pana Jezusa Chrystusa. Czy wyobrażasz ambasadora Stanów Zjednoczonych, żeby opowiadał w Polsce, jak ma w Polsce wyglądać prawo i wprowadzać będzie regulacje prawne, albo ambasador Rosji będzie opowiadał, jakie przepisy polski rząd ma wprowadzić? Przecież to by był skandal. Tak samo skandalem jest, jeśli chrześcijanin wtrąca się, jakie przepisy mają być w ziemskich imperiach. To nie jest nasze zadanie. A na pewno nie jest to ewangelizacja. I tutaj widzimy jednoznacznie, że mimo tak kiepskiego stanu prawnego były dozwolone przecież związki lesbijskie. W ogóle się Paweł na ten temat nie wypowiada. Z cesarzem nie rozmawiał o tym, że no, musicie przykręcić możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych. Albo musicie zakazać pedofilii. Nie ma w ogóle tego tematu, mimo że wtedy była taka niemoralność, że zoofilia też była praktykowana i przymykano na nią oko, ba, nie uważano jej za coś niewłaściwego. Jakoś Paweł nie widać, żeby wpływał na rząd, ograniczcie aborcję albo tego typu rzeczy. To nie jest nasze zadanie. Dobrze, więc teraz tak. Mamy kolejny punkt, to jest 9 rozdział, 19 wiersz. Tutaj mamy już do czynienia z apostołem Pawłem, który się nawrócił. I apostoł Paweł, po tym, gdy Pan Jezus mu się ukazał, po tym, gdy apostoł Paweł się nawrócił, jest powiedziane, gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. I 22. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. Czyli znowu przekazywanie Ewangelii pod kątem tego, że Jezus jest Chrystusem, że jest Zbawicielem, że jest Synem Bożym. Że Jezus jest Synem Bożym. To jest kluczowa rzecz, nie żadne inne rzeczy. Z łaski Bożej, jak ja się w 1990 roku nawróciłem w czerwcu, to od razu ten ewangelista, który mi powiedział Ewangelię, to było w hali ludowej, hali stulecia, którą zbudowano na potrzeby III Rzeszy, żeby Hitler miał gdziekolwiek przemawiać we Wrocławiu. Ja natomiast uważam, że tą halę ludową zbudowano dla Grześka, żeby tam była ewangelizacja we Wrocławiu w 90 roku, żeby Grzesiek usłyszał Ewangelię i się tam nawrócił. I ten kaznodzieja, który mówił Ewangelię, zwrócił uwagę, że mamy mówić Ewangelię. Już następnego dnia razem z moim kolegą poszliśmy pod kościół katolicki w małej miejscowości, w której akurat byliśmy na praktyce zawodowej i tam pod kościołem najpierw byliśmy na mszy, żeby wysłuchać, co było mówione, bo jeszcze nie rozumieliśmy tego, że nie powinniśmy do tego miejsca chodzić, choć już podejrzewaliśmy, że coś jest nie tak. I po tej mszy rozmawialiśmy z ludźmi wychodzącymi z kościoła, głosząc im Ewangelię. I jednym z zaczepionych ludzi była para dziewcząt. Mój kolega rozmawiał z jedną z tych dziewczyn, ja rozmawiałem z drugą z tych dziewczyn i ta dziewczyna dzisiaj jest moją żoną.
Nigdy nie miałem powodzenia u dziewczyn. Zawsze byłem klasowym safandułą. Wiedziałem, że nigdy nie znajdę żony, a Pan Jezus następnego dnia po nawróceniu dał mi żonę. Czy głoszenie Ewangelii nie jest piękną rzeczą? Jest. Jeżeli masz w Słowie Bożym powiedziane, że masz mieć żonę lub męża wierzącego, to właśnie ewangelizując wszystkich dookoła, możesz zobaczyć, kto miłuje Słowo Boże. I tylko z takimi ludźmi się zadawaj. Inni się do takiego zadawania nie nadają. Unikaj ich, jeżeli nie chcą słuchać Słowa Bożego. To jest kluczowa sprawa. Zwiększasz wtedy szansę na to, że twoje życie będzie miało charakter taki, jaki Pan Jezus dla twojego życia przewidział. Zatem widzimy tutaj Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, że mówił wyraźnie, że Paweł coraz bardziej wprawiał w zakłopotanie swoich współwyznawców, zwiastując im Ewangelię, zwiastując im Pana Jezusa. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, następne miejsce, 36 wiersz. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. Nie ma pokoju inaczej jak przez Pana Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. To, co mówiłem. Jezus jest Panem wszystkich. Nie ma znaczenia, czy ty go uznasz za Pana, czy nie. On dalej jest twoim Panem. Ty masz grzechy w związku z tym, że nie przyznawałeś mu panowania w swoim życiu. Masz porzucić te grzechy. Jeżeli ruszysz ręką lub nogą, wtedy, kiedy Pan Jezus nie pozwala na ruszenie ręką lub nogą, to jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który kieruje cię ku posłuszeństwu Słowu Bożemu. Więc masz być bez żadnych zastrzeżeń posłuszny Panu Jezusowi. Jeżeli nie jesteś, to zbierasz sobie gniew na dzień gniewu. I tutaj mamy dalej. Wy wiecie, co się stało po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. To jest znowu zwiastowanie typowe Piotra do poganina, do Rzymianina o imieniu Korneliusz, który był żołnierzem. Zauważmy, że tutaj nie ma w kazaniu nic o tym, że Korneliusz ma przestać być żołnierzem. Nie ma. Jest tylko o Jezusie. Jezus Chrystus został zamordowany w ziemi żydowskiej. Jezus Chrystus zmartwychwstał i każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To jest kluczowe. Poganinowi jest głoszone: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony od swoich grzechów. Albo każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Każdy, kto wierzy w Jezusa, dostępuje odpuszczenia grzechów przez imię Jezusa. To jest sedno Ewangelii. Każdy, kto w Niego wierzy, ma odpuszczenie grzechów. Każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. To jest wyraźnie powiedziane, że to jest sedno składanego świadectwa. I że Bóg jest gotów sądzić. Bóg jest sędzią żywych i umarłych.
To też jest kluczowa rzecz, że Bóg nie tylko ma prawo sądzić, ale On też będzie sądzić i sądzi tych, którzy są po prostu pod Jego sądem. Więc kto wierzy w Pana Jezusa, nie będzie sądzony, a kto nie uwierzył, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I teraz kolejny punkt. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. 25 wiersz. Gdy Jan był bliski końca swojej misji, powiedział: nie jestem tym, za kogo mnie uważacie, ale oto idzie za mną ten, którego sandałów nie jestem godzien rozwiązać u stóp jego. Mężowie, bracia, synowie rodu Abrahamowego i ci wśród was, którzy się Boga boją, nam to została posłana wieść o tym zbawieniu. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków czytane w każdy sabat, choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony. Kiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie, lecz Bóg wzbudził go z martwych. Przez wiele dni ukazywał się on tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy. Oni to teraz są jego świadkami wobec ludu i my zwiastujemy wam dobrą nowinę, tę obietnicę, którą dał ojcom. Wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie nam Jezusa, jak to napisano w psalmie drugim. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem, a że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. I podkreślenie: niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Ciekawa rzecz, że do ludzi niezbawionych tutaj mówca zwraca się bracia. I to co chwilka jest. Niechże więc wam będzie wiadome, mężowie bracia, i wcześniej to słowo bracia się powtarzało. To, że kogoś nazywasz bratem, wcale nie znaczy, że uważasz go za zbawionego. Tutaj wyraźnie apostoł, mówiący do tych ludzi, nazywa ich braćmi. Braterstwo wynika nie tylko z podstawy najwyższego poziomu, czyli że mamy do czynienia z bratem, który jest naszym bratem, bo Pan Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za jego grzechy. Ale w Biblii ten termin też jest używany w stosunku do współrodaków z jednego kraju, więc jeżeli trzeba, to możesz nawet nazwać bratem twojego słuchacza, który tak jak ty jest tej samej narodowości. Tak właśnie Paweł tutaj zrobił. I nie przeświadcza to tych słuchaczy o tym, że ci słuchacze są zbawieni. Kolejna rzecz. 14 rozdział, 7 i 8 wiersz. Ale jeszcze do tego, co przed chwilą przeczytaliśmy, widzimy, znowu jest powtórzona cała historia o ukrzyżowaniu Pana Jezusa, o tym, że On był niewinny, o tym, że został wzbudzony z martwych i że przez wiarę w imię Jego jest odpuszczenie grzechów. Niezależnie od uczynków. Niezależnie od uczynków. W ogóle nie są te uczynki wspominane. Tylko jest wymagana pokuta, nawrócenie, upamiętanie. I dalej. Dzieje apostolskie, 14 rozdział, 7 i 8 wiersz.
I tam zwiastowali dobrą nowinę, a był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. I tutaj widzimy, że jest to wyraźnie pokazane, że jest tam opowiadana dobra nowina. I to jest jednoznaczne, że tam ta nowina jest nazywana nowiną dobrą. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym. Kolejne miejsce. Dzieje Apostolskie 16, 13. A w dzień odpocznienia czy sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Jest wyraźnie pokazane, że oni przyszli w miejsce, gdzie się spodziewali, że spotkają ludzi zainteresowanych wiarą. To też jest ważne, żebyś takich miejsc wyszukiwał, gdzie się spodziewasz, że znajdziesz ludzi zainteresowanych Słowem Bożym. To jest kluczowa sprawa, żeby też tego typu miejsc nie omijać. I tam widzimy, że dali mu prawo przemawiać. I Paweł przemawiał. Kolejne miejsce to jest słynne miejsce, w którym widzimy, że znowu ewangelizowany jest człowiek, który całkowicie nic nie wiedział o Ewangelii. I nie wiemy, kim był, jaki był. Dzieje Apostolskie 16:30. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy i wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Widać jednoznacznie, że człowiekowi temu nie było głoszone nic na temat tak zwanej socjalnej Ewangelii, to jest bzdura. Nie mówiono mu o jakimś tam poprawianiu się, żeby przestał robić różne złe rzeczy. Nie kazano mu także rzucić roboty, choć był to strażnik więzienny, tylko powiedziano mu: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. To jest poselstwo, które my mamy przekazywać naszym krajanom. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosić Ewangelię temu człowiekowi i domu. I widać, że wszyscy domownicy uwierzyli i tutaj jest wyraźnie powiedziane, że ochrzczony on i wszyscy jego domownicy i jest to jednoznacznie, że głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Więc trzeba tutaj prosto przekazać Ewangelię, skoncentrowawszy się na tym, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę, niezależnie od uczynków. Czyli nie głosimy żadnych dodatków. Człowiek jest przekonywany przez Ducha Świętego o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I na tym możesz od razu bazować. Ty dokładasz kamień, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ten człowiek często wie doskonale, że jest grzeszny. Wie, że spotka go Boża sprawiedliwość. Wie, że w wyniku tej Bożej sprawiedliwości będzie potępiony. Sąd go spotka wieczny. A ty mu mówisz: nie musisz iść na potępienie, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.
Najtrudniejszą robotę wykonał Duch Święty. Przekonał o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O potępieniu wynikającym z tego sprawiedliwego sądu Bożego. Więc ewangelizacja pogan, nie Żydów, koncentruje się na uwierzeniu w Pana Jezusa Chrystusa. Nie jest błędem powiedzieć całą historię Pana Jezusa, jak to widzieliśmy, że Filip zrobił w stosunku do eunucha. Czyli przedstawił mu historię Pana Jezusa ukrzyżowanego i potem zmartwychwstałego. Natomiast kluczowa rzecz jest taka, że musimy zwracać uwagę na uwierzenie w Pana Jezusa jako jedyny podstawowy punkt. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Kolejne miejsce. 17 rozdział 1-3. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonium, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich, do tej synagogi żydowskiej i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. Tutaj widać, że posługując się tekstami ze Starego Testamentu, Paweł wykazywał, że Jezus jest Chrystusem. Komu? Tym, którzy byli zgromadzeni w synagodze, czyli znali Stary Testament, znali pisma hebrajskie. Kolejne miejsce, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 22 do 31 wiersza. To jest słynna przemowa do pogan na Areopagu. Na Areopagu Paweł mówi do pogan, do ludzi nieżydowskich, czyli jest to szczególnie dla nas cenne. Te mądrale lubiły rozważać różne rzeczy. I tutaj Paweł zaczął od mocnego uderzenia, a napięcie potem powoli rosło. Czyli, a Paweł stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi oddanymi czczeniu demonów. Taka jest prawidłowa translacja, taki jest prawidłowy przekład tego miejsca. W innych tłumaczeniach jest ludźmi nadzwyczaj pobożnymi albo religijnymi itd., itd. Ale oryginalny tekst wyraźnie pokazuje, że Paweł tutaj zaczął od mocnego uderzenia. Jesteście ludźmi oddanymi czczeniu demonów. Czczeniu bóstw. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy i czasu i granice zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli widzimy ciekawą rzecz. Żaden poganin w Dziejach Apostolskich nie był pouczany co do zakonu, co do Starego Testamentu. Jest tutaj odniesienie do tego, że jesteś nie w porządku,
grzech. Czeka cię sprawiedliwość Boża, w wyniku której trafisz na potępienie. Ratunkiem jest Jezus Chrystus. Tak poganom, tak i Żydom był taki trzon Ewangelii przekazywany. Tyle, że u Żydów, gdy zwiastowano Żydom, koncentrowano się na punktach, które oni znali ze Starego Testamentu. U pogan z kolei nie było tego trzonu, do którego można było się odwołać, bo oni nic nie wiedzieli. Ci Ateńczycy co mieli wiedzieć o Starym Testamencie? Skąd go mieli znać? Co to w ogóle za jakieś pisma? Jakiegoś Jezusa im głosi. Kto to jest? Co to jest? I tutaj takich ludzi mamy coraz więcej. Neopogaństwo się wytworzyło. Ludzie przestali ufać Kościołowi, przestali ufać religii. Coraz więcej dzieci nie chodzi na żadną edukację religijną. Nic nie wiedzą o Chrystusie, tak jak Ateńczycy. I to jest ważna wskazówka, w jaki sposób ich ewangelizować. Nie odnosisz się do żadnych tam 10 przykazań, bo przecież sam też ich nie chcesz przestrzegać. Bo nie jesteśmy pod zakonem, w tym sensie, że nie jesteśmy Żydami, którzy mieszkają na terenie Judei i nie są poddani rygorom służenia świątyni. Świątyni zresztą teraz nie ma, więc nie jest to możliwe. A zakon to nie jest coś, co można sobie wybiórczo stosować. Jeśli nie stosujesz choć jednego przepisu zakonu, jesteś winny całości. Więc nie możesz sobie wybrać 600 przykazań do przestrzegania, a 13 sobie machniesz ręką. Nie, wszystko musisz przestrzegać, co do jednego. Włącznie z tym, że masz nie nosić odzieży z mieszanych tkanin. Ha, znajdź mi teraz jednolite tkaniny. Albo że jako mężczyzna musiałbyś 3 razy do roku pieszo zanieść pierwociny do świątyni i stawić się przed Panem w Jerozolimie. Albo jako kobieta 7 dni w miesiącu musiałabyś opuścić siedziby ludzkie i być z dala od ludzi. Więc generalnie to było polecenie dane Mojżeszowi na górze dla niego i tych, co tam z nim stali. I ich potomków, którzy mieszkali na terenie ziemi Kanaanu, a nie dla ciebie, poganinie z Polski, który nie masz korzeni izraelskich. I to jest właśnie to, że tutaj widać, że od tych Ateńczyków w ogóle apostoł Paweł nie wymagał jakiegokolwiek związku z zakonem starotestamentowym, czy nowotestamentowym, żadnym zakonem. Oni nic nie wiedzieli, nic nie rozumieli i on odwołuje się do kategorii, które są dla nich zrozumiałe. Masz używać takich argumentów, które twój słuchacz rozumie, tak żeby zrozumiał, że jedynym ratunkiem przed należnym mu potępieniem jest Jezus Chrystus. On idzie do piekła, jeżeli nie zna Chrystusa. On idzie do nieba, jeśli zna Pana Jezusa i uwierzył w Niego, jeśli przyjął Jego ofiarę za wystarczające zadośćuczynienie za Jego grzechy, że Bóg przypisał na podstawie tego zadośćuczynienia świętość i sprawiedliwość temu człowiekowi. A jeśli się nie pojednał z Bogiem, idzie do piekła. To jest prosta sprawa. Nie możesz wymagać od pogan znajomości rzeczy, których poganie nigdy nie znali. 18, rozdział 9, wiersz. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz. Czyli to, o czym mówiliśmy. Ewangelię się mówi, przekazuje tak, żeby była zrozumiała. Nie przekazuje się jakichś niezrozumiałych rysunków.
Nie przekazuje się jakichś pantomim czy innych tego typu kontrowersyjnych, niepotrzebnych rzeczy, bo ta sama pantomima może być zrozumiana w jedną lub w drugą stronę, jakieś takie widowiska. Więc trzeba to mówić tak, żeby słuchacz zrozumiał. Nie może to być też owijanie w bawełnę. Jeśli ktoś jest oddany czczeniu demonów, powiedz: jesteś oddany czczeniu demonów. Nie możesz przemilczeć tego. Dzieje apostolskie 19:8 właśnie mówi nam dalej. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. I dalej 19:10. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo Pańskie. Usłyszeć słowo Pańskie można wtedy, kiedy ono jest głoszone, mówione, a nie wtedy, kiedy jest schowane pod korcem, pod łóżkiem. Tak to działa. 19 rozdział, 18 wiersz. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Widać wyraźnie, że prawdziwe nawrócenie pociąga za sobą to, że człowiek, który się naprawdę nawróci, kończy ze swoim starym życiem. To nie jest warunek zbawienia, to jest skutek zbawienia. Jeżeli ktoś uwierzył, to potem wszystkie stare śmieci ze swojego życia wymiata i wywala. Cenne kiedyś jego skarby stają się śmieciami niepotrzebnymi. Nawet ich nie przekazuje dalej, bo ktoś inny mógłby zrobić z tego pożytek. Nie sprzedaje. Tutaj widzimy, on to niszczy, on to pali, on to robi bezużytecznym, a nie, że ktoś sprzedał starą rzecz, która służyła do jego zniewolenia w grzechu. Dał komuś grę komputerową. No to człowieku, czy ty się zastanowiłeś, dasz komuś grę komputerową, żeby ten ktoś wpadł w niewolę grania? To jest bez sensu. Tutaj widzimy, że wielu, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało, ujawniało uczynki, znosili te księgi, które wiodły ich do grzechu i je po prostu niszczyli. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, to jest kolejne miejsce, od 20 do 21 wiersza. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wyraźnie jest powiedziane, że było zwiastowane, czyli mówione, wszystkiego, co pożyteczne. I dalej? Gdzie? Publicznie i w ukryciu, po domach. Czyli publicznie, tak żeby słyszało wielu, i w małych grupkach, po domach, od drzwi do drzwi również. Kolejna rzecz. 26 werset i 27. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Apostoł Paweł tutaj odnosi się do tego, co było w księdze Ezechiela powiedziane, że na strażnika domu izraelskiego powołuje cię Ezechielu. Jeżeli ty teraz zobaczysz, że jest po prostu grzesznik i ty go ostrzeżesz, to ten grzesznik, jeśli przestanie grzeszyć, nawróci się, a jeśli nie przestanie, to jego krew spadnie na jego głowę, ty zaś jesteś niewinny.
ale jeżeli ty go nie ostrzeżesz, to on zginie w wyniku swojej nieprawości, ale krwią tego grzesznika obciążę ciebie, bo ty mu nie powiedziałeś. Tak samo jest z tobą. Jeśli twój bliźni idzie do piekła, bo ty mu nie powiedziałeś Ewangelii, to ty jesteś winien jego krwi. Taką myśl tu przedstawia apostoł Paweł. Nie ma dla ciebie żadnej wymówki. Ty jesteś winien jego krwi. Przez to, że ty mu nie powiedziałeś, nie pomodliłeś się o niego, Pan nie przymnożył tych, którzy mają być zbawieni. Ty go nie wyrwałeś z płomieni ognia. Ty go po prostu w te płomienie wprowadziłeś i on idzie do zagłady. Tymczasem już nie tylko przez siebie, ale przez siebie i przez ciebie, bo ty mu nie powiedziałeś Ewangelii. Tak tutaj Paweł mówi. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Całej. Jeżeli ja bym dzisiaj przemilczał jakieś elementy z woli Bożej, nie głosiłbym wam całej woli Bożej, to byłbym winien waszej krwi. Oświadczam wam, że nie jestem winien waszej krwi. Wszystko wam powiedziałem, co wiem. I kolejna rzecz. 33 werset. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Taka jest rola sługi Bożego. Nie brać od kogoś kasę, tylko samemu pracować na własne potrzeby i na potrzeby głoszenia Ewangelii. A jeżeli jest potrzeba pomóc słabszemu bratu, to nie zamykać ręki. Jeżeli masz domowników, dzieci, żonę, to jesteś obowiązany w pierwszym zakresie zadbać o własny dom. Jeśli kto o własnych domowych nie ma starania, ten gorszy jest od niewierzącego i zaparł się wiary. Ale jeżeli ci starcza na pomoc innym lub niewielkim ciężarem, niewiele uszczuplając domowych zasobów, możesz komuś pomóc, to pomóż. I jeżeli Bóg dał ci przekonanie, że jesteś zbawioną osobą, masz obowiązek głosić Ewangelię. Usta masz działające. Głoszenie słowne ma to do siebie, że jest za darmo. Jeżeli chcesz zrobić coś więcej, to miej na to pieniądze. To jest dowód na to, że Bóg ci błogosławi w tym kierunku, abyś mając pieniądze, nie żebrząc albo co gorsza, nie wymuszając pieniędzy od innych. Bóg się brzydzi takimi rozwiązaniami, gdzie ewangelizowanych się obciąża kosztami. To jest całkowicie niezgodne z tym, co tu Paweł mówi, że srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Niczyjej. Paweł raczej dołożył innym niż od kogoś wziął. Pieniądze są po to, żeby za nie głosić Ewangelię. I nawet kontrowersyjne jest korzystanie z darmowych sal w różnych ośrodkach kultury. I powiem z mojego doświadczenia, że to najczęściej kończy się tym, że ta osoba niewierząca, która nam w dobrej wierze chce udostępnić świetlicę, potem widzi, że są koszty. Goście pobałaganili. Goście zajęli czas. Goście spowodowali, że zrobił się nieporządek w uzyskanym za darmo lokalu. I skutek jest taki, że drugi raz niechętnie już ci go udostępnią, a jeśli będzie potrzeba czwarty raz, to powiedzą zwyczajnie nie.
A jeśli płacisz cenę, jaką oni od ciebie oczekują, i płacisz ją terminowo, płacisz ją bez narzekania, że znowu podnieśli, godzien jest robotnik zapłaty swojej, ten, co wynajmuje lokal tobie, też jest godzien otrzymać pieniądze. Zapłać mu bez szemrania i powątpiewania, terminowo, żadnych opóźnień, żadnych kombinacji, żadnych renegocjacji, jak już ustaliliście cenę. Chyba że zobaczysz, że kosztowało twoje bycie u niego więcej i chcesz mu dołożyć, to mu zaproponuj. Panie tutaj administratorze, umówiliśmy się na 200, ale my byliśmy o 10 minut dłużej. Czy oczekuje pan dopłacenia? Albo samemu oblicz. Moim zdaniem 50 zł jeszcze muszę panu dorzucić, bo byliśmy dłużej. Albo byliśmy głośniej niż chcieliśmy i ten element był uciążliwy dla pozostałych użytkowników. Przepraszamy bardzo, a tutaj jako rekompensata odpowiednia kwota. Nie żałuj tego, nie bądź złodziejem, bo to jest powiedziane. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I dalej, Dzieje Apostolskie 26, 18 werset. Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa, że po to posyłał Pawła, po to posyła ciebie, żeby otworzyć oczy pogan, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów przez wiarę w Pana Jezusa i współudziału z uświęconymi. Bo Pan Jezus uświęca ludzi, którzy byli grzesznikami i jako grzesznicy zaskarbili sobie gniew Boży, a mimo to Pan Jezus uczynił ich sprawiedliwymi przez swoją doskonałą ofiarę na krzyżu. Są wtedy usprawiedliwionymi grzesznikami. I teraz 23 werset. To jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Czyli widzimy tutaj Festusowi apostoł Paweł zwiastuje i wtedy Festus zawołał donośnym głosem: szalejesz, Pawle, wariat z ciebie. I to jest właśnie to. Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Chrystus musi cierpieć, to jest jedno. On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Jest zwiastowany Chrystus Festusowi. Nikt inny, nikogo innego Paweł mu nie przedstawia. I dalej, 28 rozdział, 23 werset. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u Pawła, u niego, w jego mieszkaniu, jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. I to jest wyraźnie pokazane, że Żydom znowu Paweł zwiastował w oparciu o zakon. I kolejne miejsce, 28 werset. Niechże więc wam będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. I kolejny werset, 31. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie śmiało i bez przeszkód. Czyli ma być mówione śmiało, nie milcz. Stosuj różnego rodzaju jednoznaczne przekaźniki informacji, na przykład naklejki w widocznych miejscach, billboardy, naklejki na samochodzie, naklejki na zeszycie, który widzą inni na twoim stole. Nie jakieś durne rybki, tylko napis. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Co taka rybka oznacza?
Wędkarstwo? Jakie to ma znaczenie? Więc naklejki na zderzakach kierowca z Bożej łaski na przykład. Jesteś bliżej wieczności niż mojego zderzaka. Kim jest dla ciebie Jezus? Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Cytaty z Biblii generalnie dające jednoznaczną informację, że jeśli kto wierzy w Jezusa, jest zbawiony, niezależnie od uczynków. Doprowadzaj zawsze do reakcji, nawet jeśli to będzie dla ciebie ryzykowne. Ja kiedyś miałem sytuację w więzieniu, gdy byli tacy więźniowie, którzy gnębili pedofila. I w wyniku tego musieliśmy podzielić grupę na dwóch. Bo mój towarzyszący brat, zawsze do więzienia jeździmy w dwójkę, jeżeli jest to możliwe, chyba że wyjątkowo się nie da, to wtedy jeden z braci jedzie. I wtedy akurat było tak, że na danym bloku był konflikt, bo w jednej grupie był chłopak oskarżony, prawdopodobnie niesłusznie, o pedofilię i go gnębili. I ja musiałem tej grupie, którą ja miałem, w której ten chłopak posądzany, osadzony za pedofilię, bo już sąd go skazał za pedofilię, a że to było w Strzelinie, to rozmawialiśmy ostatnio z osadzonymi, że być może to był właśnie ten głośny przypadek 18-letniego wyroku niesłusznego, bo ten pan, z tego co nam mówili osadzeni, był na kilku naszych ewangelizacjach w Strzelinie. I teraz okazuje się, że z tego powodu powstał konflikt. Oni go tam maltretowali, nawet prawie brata pobili, bo on stanął pomiędzy tym atakującym więźniem, a tym właśnie osadzonym za pedofilię, choć, jak wyszło później na jaw, niesłusznie. No więc potem kolejne spotkania już były podzielone na tych, którzy nie brzydzili się być z tym chłopakiem osadzonym za pedofilię, jak i druga grupa, która była wrogo nastawiona do niego i chciała mu zrobić krzywdę. I ja miałem właśnie z tą grupą, która była wrogo nastawiona do niego i musiałem tym ludziom powiedzieć na podstawie Rzymian. Wszyscy zboczyli i stali się nieużyteczni. Powiedziałem, wszyscy jesteście zboczeńcami. To wywołało mocną reakcję. Myślałem, że nie wyjdę z tego małego, niemonitorowanego pokoju żywy. Nie zrobili mi nic, ale było widać, że poruszyło ich to. Słowo Boże ma poruszyć. Jak mówisz człowiekowi, że jest podłym grzesznikiem zasługującym na jezioro ognia, nie myśl, że będzie z tego powodu szczęśliwy. On będzie uważał czasami, że ty go obrażasz. I przecież my nie chcemy ludzi obrażać, dlatego nie używajmy określeń powszechnie uważanych za obelżywe. Ale prawdę musisz mu powiedzieć. Jesteś zboczeńcem. Zboczyłeś z drogi. Wszyscy zboczyli i stali się nieużytecznymi. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć. Druga rzecz, Jezus Chrystus umarł za ciebie. Możesz być pojednany z Bogiem na podstawie Jego doskonałej ofiary na krzyżu Golgoty. Więc wszystkie możliwe kanały przekazywania Ewangelii, które znasz i rozumiesz, najlepiej takie, które zostawiają trwały ślad, żeby jak będzie pochwycenie i zabranie Kościoła, albo jeśli korzystasz ze środków, które są od ciebie niezależne, żeby twoja praca nie poszła na marne. Choć oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że za chwilę ten kanał na YouTube może być wyłączony, to cieszę się z każdego jednego, kto wysłuchał choć jednego kazania, bo prawdopodobnie do jego domu bym nie dotarł. Albo do jego otoczenia, jeśli on jest jakiś suwał, jak oglądam mapę, skąd ludzie oglądają ten kanał, to dużo ich nie ma, ale są tam jacyś ludzie z Wielkiej Brytanii, chyba że to jest jakieś fałszerstwo
zliczania. Więc generalnie kolejna rzecz, głoś za darmo, nic nie chciej. I pamiętaj, jeśli Pan posyła, a Pan posłał każdego, żeby głosił Ewangelię, to Pan też będzie zaopatrywał. Więc nie miej żadnych dodatkowych blokad. Jeśli nie masz pieniędzy na to, żeby wydrukować ulotki, a to nie jest drogo, 200 zł za 5 tysięcy z dostawą do domu. Na Allegro jest pełno takich ofert. A 5 złożone do A6 i masz ładną czterostronicową broszurę, pełen kolor. Na zwykłym darmowym edytorze w OpenOffice, który sobie ściągasz za darmo z internetu, robisz ulotkę, zamieniasz ją w PDF-a, drukujesz. Po 7 dniach w domu masz pudełko z 5000 ulotek za 200 zł, czyli jeżeli dzisiaj minimalna pensja to jest 13 zł, to dzienna stawka minimalna jest 100 zł. Za 2,5-dniową stawkę minimalną masz pudełko 5000 ulotek. Nigdy nie było tak tanio. Więc w ten sposób z dostawą do domu masz napisany przez ciebie traktat z twoim adresem. I jeżeli nawet chciałbyś przekazać na ewangelizację 10% z twojej pensji, minimalna pensja 2000, 200 zł miesięcznie, jeżeli po odliczeniu podatków to sobie liczysz, no to co drugi miesiąc masz pudełko 5000 traktatów, 5000 ulotek. Masz co robić, 250 ulotek, 2500 ulotek na miesiąc, to jest około 100 ulotek na dzień. Jeśli rozdasz 100 ulotek na dzień, to jest 36 tysięcy ulotek rocznie. Nie wiem, w jak dużym mieście mieszkasz, ale 36 tysięcy ulotek to jest ewangelizacja taka, że każdy w mieście 100-tysięcznym, każda rodzina dostanie jedną ulotkę w ciągu roku. Jeśli będziesz rozdawał tylko 100 sztuk dziennie, a stać cię na to nawet jeśli zarabiasz minimalną krajową. Widzisz, o co tutaj, jakie masz pole rażenia? Gdyby każdy z narodzonych na nowo chrześcijan w Polsce, a według statystyk Open Doors i tym podobnych służb jest chrześcijan wierzących w Pana Jezusa Chrystusa w Polsce około 0,15%. Jest to 4 razy mniej niż w Czechach i 4 razy mniej niż na Słowacji, ale jest to około 60 tysięcy osób. Jeśli z tych 60 tysięcy osób połowa to są pracujący, nawet na minimalną stawkę, to mamy 30 tysięcy osób w Polsce. Każda z tych osób niech wydrukuje 5 tysięcy ulotek co drugi miesiąc i rozda ze swoim telefonem, ze swoim e-mailem. Masz pytania, odpowiem ci. Nie stać mnie na Nowy Testament, ale odpowiedzieć na twojego e-maila zawsze mogę. I w tym momencie w twoim mieście, w twojej okolicy jesteś w stanie rozdać rocznie 36 tysięcy ulotek. To powoduje, że jesteśmy w stanie, mimo że jesteśmy taką małą grupą, zewangelizować całą Polskę bardzo szybko, niskim kosztem. Nawet jeżeli każdy z nas ma tylko minimalną krajową. A podejrzewam, że nie jest tak, że każdy z nas ma minimalną krajową, że niektórzy zarabiają ją nieco lepiej. Dlatego jesteś odpowiedzialny przed Bogiem za to, żeby wyrywać ludzi z płomieni, za to, żeby przymuszać ich, aby weszli, za to, żeby głosić tak, żeby cię było słychać. Więc jak należy ewangelizować? Głośno, wywołując reakcję słuchających. A wtedy Pan będzie przymnażał tych, którzy mają być zbawieni. Zachęcam każdego do czytania Słowa Bożego, Biblii,
Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli masz do mnie pytania, pisz lub dzwoń. Telefon 791-214-963 i serdecznie pozdrawiam. Z Bogiem.